Cześć, witajcie w następnym filmiku moim. Chciałbym Wam zaprezentować możliwość zamontowania wtrysku wodnego do takiego silnika jak ten Duratorku, który jest często krytykowany, niedoceniany. Otóż o co się rozchodzi? Te silniki mają intercooler zamontowany, mimo że się nie dogrzewają w zimie i w lecie, ale to już pominę ten fakt, bo tu nie chodzi o układ wodny. Natomiast jest możliwość zamontowania wtrysku wodnego. Wytłumaczę zaraz, gdzie dokładnie to zamontować. Natomiast o co się rozchodzi? Gęstość powietrza, jeżeli jest większa, czyli wilgotne powietrze, tak jak bardzo często gęsto jest to w pogodzie deszczowej, po deszczu. Jak każdy zauważył, silniki, które są turbo doładowane, lepiej idą, jak jest pogoda deszczowa, czyli wilgotność większa. No i dokładnie ten zamiar chciałbym teraz Wam pokazać. W tym samochodzie najlepsza możliwość taka jest, żeby jednocześnie i schłodzić powietrze dolotowe i, kurczę, zwiększyć tą gęstość powietrza, montując dyszę wodną, czyli wtrysk wodny montowany niekiedy w samochodach, czasem krytykowany, czasem niekrytykowany. Ja Wam pokazuję w tym momencie pojazd, który nie ma tego zamontowanego. Później Wam pokażę, jak to tak naprawdę się sprawdza. A miejsce najlepsze do zamontowania, tak jak w takim silniku, jest zawór EGR. Dlaczego? Zawór EGR jest ostatnim elementem, który jest między wlotem powietrza, a już wlotem bezpośrednim do silnika. No i jest jeszcze kolektor plastikowy, ale w nim raczej nie radzę nic robić. Otóż najlepszym rozwiązaniem jest co? Wykorzystanie EGR-a. Miejsce na zamontowanie jest bardzo dobre. Dokładnie tu, w tym miejscu. Ja potem pokażę na filmiku, jak wyciągnę EGR-a, w którym miejscu dokładnie co trzeba zrobić. Otóż jak to się to przekłada na późniejszą sytuację? Po zapaleniu silnika, jeżeli jest on mocno przez nas żyłowany, czyli jedziemy na trasie i tak dalej, powiedzmy mamy obciążenie większe, czy powiedzmy ktoś chce więcej przydusić, załącza taki wtrysk wodny i co on robi? Zwiększa gęstość powietrza, dodając powietrza wilgotnego, a jednocześnie w ostatnim tym elemencie schładza powietrze, które jest bardzo ważne jako powietrze zimne, dolotowe do silnika, i to, wierzcie mi, to się naprawdę sprawdza. To jest tak, jak gdybyśmy sobie wyciągnęli intercooler z samochodu i poruszali się samochodem bez niego. No, samochód praktycznie rzecz biorąc taki jak ten będzie mułem nie do jazdy, aczkolwiek każdy jest mułem, jeżeli temperatura na zewnątrz no, jest bardzo dodatnia, to każdy zauważy, że ten samochód zaczyna kopcić. Zaczyna być bardzo słaby, praktycznie nie ma czym wystartować ze skrzyżowania. Gdzieś tam ta dwójka to jest tak, jakby jej nie było wcale, jakby samochód miał wielką przyczepę koło siebie. Natomiast, mówię, no, możliwość częściowo, żeby zyskać troszkę tej mocy jest po zamontowaniu tego wtrysku wodnego i naprawdę polecam, bo to się sprawdza. Tym bardziej, że sam mam u siebie to zamontowane i wiem, że się to sprawdza, nawet co dotyczy przebiegu. No to co? Bierzemy się za demontaż i pokażę, o co chodzi, gdzie, jak to zamontować i jak wygląda wtrysk wodny. Dobra, na razie kończę. Ja biorę się za odkręcanie, czyli demontujemy zawór EGR, demontujemy tutaj te śrubki od wlotu spalin, od góry tu węża. Praktycznie rzecz biorąc, kto ma takiego EGR-a, czy podobnego, ma to możliwość zamontowania. Wtrysk wodny nie ma wpływu żadnego na jakąś tam pracę elektroniki, która by była zaburzona. Wręcz przeciwnie. Także, no ja akurat tu mam starego w tym momencie do wykorzystania, ale spokojnie, bierzemy się do roboty. No i okej. Mam zawór zamontowany. Tak to wygląda. Tak wyglądają zawory w pojazdach, które ja staram się dbać, żeby wszystko miało ręce i nogi. Proszę bardzo, gdzieś tam może delikatnie coś widać. Ale generalnie nie można skrytykować, żeby spalanie było bardzo tragiczne. To dzięki temu, że człowiek zadba o te pojazdy. Dobra, bierzemy się za mycie, czyszczenie i pokazuję, co robimy z tym dalej. No i tak, zawór mamy zdemontowany, troszkę wyczyszczony. Tak to wygląda, mniej więcej. Wanienka ultradźwiękowa poszła z chemią. I najlepsze miejsce, tak jak w tym przypadku tego pojazdu, do zamontowania tego zaworka, tej dyszy od wody, jest tu, w tym miejscu. Tutaj z tyłu dokładnie możemy zamontować to i tak jak w środku widzimy, jest puste miejsce. O, dokładnie, teraz ja go postawię. Dokładnie to wyjdzie w tym miejscu. Tu mamy tą dyszę właśnie. I ona będzie wyglądała o tak.
Także przewiercimy otworek i będziemy montowali. Ok, dobra, więc tak, mamy przewiercone otwory, nagwintowane od razu na trójeczkę śrubeczki. Otwór wiercimy mniej więcej taki, jak jest dysza. O, tu już mam przygotowaną dyszę i bardzo ważne, musi być założony o-ring, który będzie to uszczelnił. Bo tutaj już jest ciśnienie z turbiny, także generalnie bierzemy to, dopasowujemy i skręcamy na śrubeczki malutkie. Dobra, i tak oto mamy przykręcony tutaj cały ten dzięcik, czyli nasz wtryskiwacz do wody. On sobie tam siedzi w środku. O, tylko uwaga, jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli ktoś będzie robił, pamiętajcie, żeby bardzo dobrze wyczyścić, umyć go przede wszystkim, po to, by się później opiłki nie przyklejały, bo niestety te opiłki już mogą być dla silnika groźne. Także myjemy, czyścimy, odtłuszczamy jak to chce, a po zrobieniu całości wydmuchujemy bardzo dobrze opiłki. O, i on tak już jest gotowy do zamontowania. No i dobra, bierzemy się za montaż. No i okej, mamy zamontowany zespół. Tak wygląda, proszę bardzo, końcówka wtrysku, który tam sobie siedzi. A i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem, bo tutaj końcówka akurat tego wtryskiwacza to jest rzecz, nad którą siedziałem no, bardzo długi czas, żeby dopracować system rozpylania, żeby to miało ręce i nogi w różnych wersjach. Także od razu mówię, takiej końcówki niestety nie znajdziecie. To nie jest rzecz sklepowa, która jest. Troszkę czasu poświęcone. Jedna rzecz, której w ogóle nie powiedziałem, to jest, zapnę sobie tylko końcóweczkę. Aha. Spalanie, wiadomo, jeżeli nie dusimy, czy dusimy i powietrze wilgotne, to wiadomo, że na spalaniu nam to wyjdzie korzystniej. Natomiast bardzo ważna kwestia to jest zadymienie. Otóż dziwnym trafem, ale jest to niestety prawda, zadymienie w tych silnikach spada, jeżeli to powietrze jest wilgotne, czyli tak jak w tym przypadku tutaj schłodzone i takie. Nie możemy tu mówić o tym, że zrobimy jakieś cuda, jak ktoś ma już przysłowiowego słabego trupa, starego, już takiego wyżyłowanego. Natomiast w silnikach, które mają dobrą kondycję, które normalnym zjawiskiem jest to, że zakopci, jak się mu przyciśnie, bo to jest zjawisko normalne, więc tutaj częściowo jest to na pewno zmniejszone. Wiadomo, że całkowicie nie da się tego wyeliminować, bo to wszystko zależy od końcówek wtryskiwaczy, w jakim stanie jest silnik. Natomiast w takim stanie, jak mamy tutaj naszego EGR-ka, już możemy robić testy, a ja biorę się za puszczenie rureczki i pokazuję, jak to działa. No i okej, mamy zamontowany zaworek. Proszę bardzo, tylko uwaga przy zakręcaniu. Pamiętajcie o skręceniu dobrze tej opaski i żeby potem nie było jakichś tam nieprzyjemności. Zaworek siedzi elegancko. Uszczeleczka skręcona, wszystko jest. No i leci sobie wężyk. I teraz pokażę rzecz taką. U mnie taka prowizoryczka, zbiorniczek, który mieści gdzieś około 1,5 litra z moich testów. I mówię, że tu musi sikać tą wodą nie wiadomo jak. To musicie sobie doświadczalnie zrobić. Natomiast ten zbiornik u mnie wystarcza na gdzieś godzinę, w zależności od tego, od jakiej dawki. Godzinę nawet przy niewielkim, a już znaczącym do 1,5 godziny wystarczy. Także myślę, że co 1,5 godziny taki zbiorniczek dolać. Przy użytkowaniu to jest, można powiedzieć, nic. U mnie co prawda jest moduł zamontowany, który się załącza po włączeniu zapłonu. I oprócz tego robię później dopiero sobie dawkowanie. Siedzę aktualnie nad modułem, który będzie synchronizowany z czujnikiem powietrza, ale dobra, teraz pokażę co. Zapalimy samochód, tylko mnie nie będzie słychać, jak będzie silnik pracował, dlatego postawię telefon, żeby uchwycić mniej więcej, jak spaliny wyglądają z silnika aktualnie, który ma zamontowany niewielki wtrysk, ale naprawdę mający duże znaczenie. Dobra, idziemy, załączymy, zapalimy pojazd. I teraz tak, pojazd zapalimy i zrobimy próbę. Celowo nie pokazuję wszystkiego, jak sterowaną mam elektronikę tutaj, żeby niektórych nie kusić niepotrzebnie. Kierownicę wyprostujemy, no i palimy. Proszę, to jest przebieg w pojeździe, który naprawdę jest prawdziwy, a nie jakiś kombinowany. I odpalamy.
Już mamy pracę. Dobra, temperatura wody 61 stopni. Dodatkowy termometr zamontowany, bo ten nie do końca pokazuje to co powinien. To jest po prostu niedoróbka Forda, ale to już jest szczegół. 28 stopni mamy na dworze. 5,5 spalanie. No to są właśnie efekty wody. I teraz idę, postawię telefon, tylko mnie nie będzie słychać. No właśnie, to jest spalanie, które można powiedzieć razem z cieczą. Temperatura wody już wzrosła po przygazówce. Dobra. Ja później nagram jakiś filmik, jak to podczas jazdy tak naprawdę wygląda. Natomiast jedną rzecz jeszcze, jaką chcę, kurczę, powiedzieć tutaj, to jest taka sprawa. Jeżeli montujecie pompkę zwykłą, wiernikową, nie jakąś, kurczę, klatkową, ja to wykorzystałem taką, która się naprawdę sprawdziła, ma bardzo wysokie ciśnienie, wystarczające do wysterowania wtrysku. To oprócz tego, jaki jest układ, musicie zamontować niestety zaworek tutaj gdzieś pomiędzy, który będzie odcinał w momencie zgaszenia silnika wodę. Dlaczego? Teoretycznie nic się nie powinno dziać, aczkolwiek wygląda to w ten sposób, że tak jak w tym przypadku wtrysk zamontowany jest poniżej zbiornika i woda grawitacyjnie powolutku będzie sobie kapała. Może ktoś sobie zrobić eksperyment i się naprawdę dowie, a ktoś nie zrobi, po co mu woda ma kapać do interkulera gdzieś tam w rurę w dół. Także uwaga, jeżeli montujemy zbiornik z dowolny, ale pompkę montujemy, która jest wiernikowa, to pasuje zamontować, kurczę, zaworek odcinający, no żeby nie mieć jakieś tam nieprzyjemności, albo założyć pompkę, tak jak tu w tym przypadku, ona jest wiernikowa, ale przeze mnie zmodernizowana i tego ciśnienia już w tym momencie niepotrzebnego po zgaszeniu nie ma, także ona sobie nie kapie. No i to tyle, a później jakiś nagram filmik, jak to pracuje tak naprawdę podczas jazdy. Jak komu się podobało, łapka w górę, dziękuję. I oczywiście proszę suba kolejnego, dziękuję.